Yo, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jesteśmy dzisiaj na mapce, która nazywa się TNT++, czyli będzie tutaj bardzo dużo nowych TNT właśnie w Minecrafcie, które wam pokażemy, które robią mega epickie rzeczy, na przykład spawnią lawę. To będzie mega epickie. Także jeżeli chcecie zobaczyć to TNT, to oglądajcie filmik do końca i koniecznie stawcie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie ponad 20 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na vitoshop.pl i do empików po nowy numer gazetki VitoTeam. Znaczy nowy, jeszcze ten styczniowy. Wpadajcie, sprawdzajcie, a my lecimy, słuchajcie, z dzisiejszym filmikiem i dzisiejszą mapką. I tutaj mamy pierwsze TNT, które nazywa się Regular TNT, czyli jest to normalne. TNT, które odpalę i zobaczymy, czy załatwi Bellę. A nie! No, stań tam! O, dostało cię. Trochę dostałaś, o, i wypadło bardzo dużo tego TNT, więc możemy postawić jeszcze raz, odpalić. A tu coś jest. Co? To nie, to jest gravel. Dobra, załatwia jednak. Myślałem, że nie, ale jednak załatwia. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Gdzie jesteś, Bella? Tutaj, dobra. Czyli to było pierwsze TNT, idziemy zobaczyć. Co ty tam trzymasz dziwnego? Ja nic. Dlaczego tak dziwnie trzymasz ręce? Ej, czym? Co ci się stało, Bella? Dobra, mamy tutaj jakieś inne TNT. Zobaczcie, nazywa się Mega TNT. Okej, okay, przeczytajmy, co to jest. Uwaga, gdzie jest to Mega? Mega TNT. Bigger explosion than Super TNT. Czyli większy niż Super TNT. A gdzie jest Super TNT? Poczekajcie, znajdźmy Super TNT. Właśnie. O, tu jest, zobacz, jak ładnie wygląda. Popatrz, jakie epickie. Trochę jak dynamit wygląda. No, właśnie. Epicko. Dobra, dobra, to w takim razie, Bella, możemy odpalić to. Ja mogę być taką szybką, doświadczalną, żebyś to odpal, ty mnie wysadził. Chciałbym. Dobra, odpal. Dobra, odpalam. Tylko krzesiwo później oddaj. Uwaga, zobaczmy, jak to wybuchnie. Długo się odpala? Długo bardzo. Ej, mnie też załatwiło. Ej, to ma spory zasięg, powiem wam szczerze. Dobra, weźmy tutaj krzesiwo, krzesiwo gdzieś było, dobra, wezmę. No bo ja jedzonko, nie możesz mam. Też sobie wziąć. Nie, nie potrzebuję. Dobra, okej, okay, idziemy w takim razie, słuchajcie, tak wygląda Super TNT. Całkiem fajnie to wybuchło nawet, no. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się. Dosyć długo się tutaj odpala, ale fajnie wygląda, zobacz, nie? To tak jak wygląda, jak no. Wygląda jak dynamit, bardzo mi się podoba. Aha, słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, że 1 lutego jest otwarcie VitoShopu w innym miejscu, ale w galerii M1, tylko w większym miejscu, także jeżeli chcecie, to wpadajcie do Poznania, do galerii M1. 1 lutego będą tam maskotki Vito i Bella, takie duże, a my będziemy w Krakowie 29 lutego. Prawdopodobnie. A te maskotki są fajne, bo można z nimi sobie tak, zrobić ale teraz ważna zdjęcie. Informacja, że my będziemy w Krakowie 29 lutego. Tam 29? Będzie, tak, tam będzie otwarcie VitoShopu. Słuchajcie, w Krakowie też w galerii M1, ale więcej informacji już niedługo, ale tam będziecie mogli nas spotkać. Oh my god, ja muszę się już zastanowić, jak się pomaluję. Dobra, słuchajcie, lecimy w takim razie odpalić kolejne TNT. Teraz mamy Mega TNT. Uwaga, Bella! Ej, ono z takim zegarem tutaj jest. Patrz, odliczanie czasu. Ty, Bella, lepiej tam nie stój, wiesz co? Ja ci mówię, ty lepiej tam nie stój. Ładne ono. Ale to wybuchnie pewnie. Mnie też załatwiło, ja tak daleko stałem. Ty daleko stałeś. I nawet to było epic, i znowu biorę krzesiwo, bo tam znowu gdzieś zostało. A jest, mam ja. A masz? Zebrałaś? No, dwa. Dobra, mam, no. Super, słuchajcie, ale to wybuchło mega epicko. Dajcie znać, który wam się bardziej podobał, czy super, czy mega TNT. Ale ty stałeś jestem nawet ciekawy. Ponad tymi drzwiami. Ja daleko bardzo stałem i to i tak cię złapało. Oj, czekaj. A co to czy takiego? To jest, czy to jest dropper? Dobra, słuchajcie, lecimy sprawdzić kolejne TNT, jakieś epickie. W ogóle mega fajna mapka, tam jakieś pociągi jadą, czy coś, nie wiem o co chodzi. Ja muszę sprawdzić, nie wiem, co, co to jest za jest. Maszyna, co to w ogóle ja jest. Ja to wydobywam i zobaczę, co będzie. Oj, to ty będziesz wydobywać to 3 godziny chyba. Nie, nawet spoko tak mi się mi wydaje. Dobra, Bello, wow! Co? Ultimate TNT tutaj mamy, ale ja muszę iść po tą książkę, bo tam jest napisane, jakie ono jest mocne, ja muszę się dowiedzieć tego. A ja nie mogę masz tą tego... książkę? Książki nie mam. Była tu taka książka jeszcze właśnie. Nie mam. Dobra, a tego ja bloku nie mogę wydobyć, nie, no bo go nie można pewnie. No, ej, tu można zejść na dół w ogóle. Zejść na dół? Ej, tu już można wszystkie TNT sobie chyba wziąć. Nie bierz. Dobra, to później to sprawdzimy. No. Później to sprawdzimy. Szukaj coś tu się w ogóle wyświetliło mi wtedy z boku, nie wiem o co tu chodziło. Dobra, tam było teraz Ultimate. Dobra, czyli jeszcze większą eksplozję robi niż to Mega TNT. Aha. Dobra, w takim razie testujemy. Odpalamy i uciekamy. Ej, ale zobaczcie, jakie to jest wielkie TNT. Ej, czekaj, dobra, tu ma taki zapalnik jakby. To czerwony mega czy to niebieski? Wygląda. Czerwony, zawsze tak w filmach dobra, jest. Dobra, czerwony. Czerwony. Nie, jednak nie! Dobra, uciekamy stąd. Ja niebieski tnę! Dawaj, uciekaj, niebieski uciekaj, Bella, stamtąd, dobra, bo padniesz. Chciałam niebieski! Zobaczymy, czy mnie to tu sięgnie w ogóle. I co, Vito? Uwaga. Ty, dobra, ucięłam. Uwaga, chyba tak. Jego, jak długo. Słuchaj, wow! Ja tutaj nawet dostałem, a tak daleko stałem, widzieliście to?
mega daleko ale stałem. Manie, i tak dostałem. Dobra, to było super to TNT. Wybuchło naprawdę mocno i zadało dużo damage'a, bardzo dużo damage'a. Dobra, idziemy w takim razie dalej sprawdzić. Tutaj nie porozwalało tych maszyn. Ja bym ale chciał to takie TNT, tak też w bym chciał. W zwykłym Minecraft'cie było. Byłoby epic. Ej, co nie? Dobra, idziemy. Okay. Tutaj mamy jakieś? Nie wiem, czy tam jest jakieś, czy nie? Nie. W ogóle mapa jest ogromna. No. Ej, co to? Co to jest za TNT World Destroyer. Czekaj, zobaczę. To zniszczy nam mapę. Tak, to jest całą. Causes a bigger explosion than ultimate and cuts whole... Nawet bedrock niszczy, tu jest napisane. Tak. No to wszystko to niszczy. To nieźle. Dobra, okej, testujemy. 3, 2... Ej, zobaczę jeszcze jak wygląda. 3, 2, 1, bang! Bang! Woohoo! Uciekamy, 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 uciekamy. Dobra, załóżmy, że stoję tu. No co ty tam ci sięgnie? Dobra, dawaj tu. Tutaj, dalej, dalej, jeszcze. Dobra, tu. Może tutaj nie na sięgnie. Na tym stoję. Uwaga, bardzo długo tu się ładuje, aha, zobaczcie. Będzie mocne, na uwaga. Bank. Ładuje uwaga. Się, ładuje się, ładuje się. Gdzie? Wow! Ej! Patrz. Patrz, jaki efekt w ogóle był. Taki, poleciało coś takiego i się wróciło tutaj, widzieliście to? I zobaczcie, co? Faktycznie zniszczyło bedrock. Aż można zobaczyć tam na dół, co tam jest. Aż muszę no zobaczyć nieźle. To potem na filmie. Takie dziury w ogóle zrobiło, cztery dziury takie zrobiło. Nie, to trzy. To nieźle, pokaż trzy mi takie to. Dziury. Skąd to creeper? Ocisz creeper, co tam jak creepera? Wybuchniesz. Okej, okay, dobra, słuchajcie, już mamy dzień i tutaj widzisz, takie trzy dziury nam zrobiło to no, TNT, widzę. Także nieźle. Dobra, idziemy sprawdzić kolejne. Ej, faktycznie, ej, lamy tu są jakieś w ogóle. Lamy, zombiaki. Siema. Szkielety, creepery widzę tam, no nieźle. Ale piękne lamy. Co wy te, ej, dlaczego one są tu ona przywiązane? Jest przywiązane? Nie, tam jest szkieletor, a tam jest TNT do odpalenia. O. Musimy, jak my go pokonamy? To dawaj niby? Go. A, odpalimy w sumie. No, odpalimy, pa, ale już się spalił. Czekaj, bo ten, tego cwaniaku muszę podpalić. Nie, nie wybuchaj. Wybuchnij. Nie. Wybuchnij. To Bella, on nie chce koło ciebie wybuchać. Wybuchnij. O! O, wybuch. O, wybuch. Ale pół serduszka mi zostało, nieźle. Dobra, idziemy, słuchajcie, tutaj. Zobaczmy, to jest kolejne. Sticky TNT to się nazywa. Czy to faktycznie jest to kolejne? Zobaczmy. Nie wiem. Lava TNT powinniśmy sprawdzić. Gdzie jest lava TNT? O, tu jest wodne. Dobra, sprawdzimy wodne chyba. Bo ja chciałam lamę uratować. Dobra, water TNT, Bella, zobaczmy. Popatrz, jak to wygląda. Będzie woda. Jest takie dziwne trochę, ale tutaj jest odpalone. Dobra, odpalamy. Odpalaj. Możesz tam zostać, się wykąpisz przynajmniej. Ej, bo już nie zdążę wrócić. Wow! Ojecie! Wybuchło wodą! Tak, wybuchło ale epickie. Wodą. Mamy basen, dobra, mamy fajne basen. To jest to TNT. Ej, nie mogę szybko chodzić, bo mi się skończyło ten. Cześć, lamo, czemu ty biegasz jak zwariowana? Ej, gdzie tutaj jest kolejny TNT? Bo tu jest coś dziwnego. Czemu? W ogóle tam można gdzieś pójść, nie wiem o co chodzi. Czemu? Dobra, idziemy tam dalej. Dobra. Jest to Sticky TNT, więc zobaczmy co ono robi. Gdzieś to było Sticky TNT. Sticks to surface even after igniting. Dobra, czyli przyczepia się do powierzchni jakby. Okej, okay, to poczekaj, ja to sprawdzę. Faktycznie się tutaj przyczepiło. Czyli jak ja je bym wyrzucił na przykład, zobaczmy jak ono wygląda. Mhm. I nie wiem, wyrzucę je gdzieś. Nie, no. To tak nie działa. Jak taki slime. Ale zobaczcie. Wow! Trzymało się! Efekty dziwne. Jakby przez chwilę się trzymało. Tak. Ale popatrz, spada gdzieś, wraca. No. No dobra, odpalmy to. Zobaczmy, co to zrobi, słuchajcie. Odpal. Okej? Okay? Odpaliłem. Co? Fajny efekt taki to ma nawet. No. O. Okej, okay, rozniszczyło tutaj dosyć fajnie. Wybuchło, ono po prostu widzę, że przyczepia się w momencie nawet odpalenia, to nie można jego zniszczyć ani nic zrobić chyba, o to chodziło tutaj. Tak mi się wydaje, nie jestem tego pewny, dziwne trochę to. Dobra, mamy lava TNT, zobaczcie, tak wygląda. Mega fajne. Dobra, i na pewno to wybuchnie lawą. Także ja uciekamy stąd. Tym razem uciekam. Dobra, uciekamy, zobaczmy co... Wow! Ale szybko. Okej, okay, fajne to jest. Można sobie zespawnić lawę. Tsunami lawy można Vito, zrobić. Tu idę. Dlaczego? Ej, Vito. Gdzie ty jesteś? O, sorry! Czy ja padłem w tym momencie? Tak. Dobra, to fajnie, dzięki, bo Bella. Bo chciałam cię wrzucić do lawy. Nie, to dzięki. A nie widziałam. Ostatnie krzesiwo nam zostało. Ja mam dobra. Dużo. Zobaczmy, mamy tak, fire, lava, fire nie zrobiliśmy i rainbow jeszcze TNT, no i tam idziemy na górę, dobra. Okay. Idziemy sprawdzić kolejny TNT, jakie ciekawe tutaj TNT jeszcze na nas czeka i co ciekawego tutaj będą robiły te TNT, więc lecimy. O nie, schody zepsułeś, Vito. Jak to zepsułem? Hop. O dobra, jestem. Tam na górę da się wejść? Tam są jakieś TNT? Chodź, chodź. Dobra, to idę, lecę, lecę już. A gdzie ty jesteś? Moment. Nie widzę no biegnę, cię. No bo byłem tam aż na samym końcu. Na samym końcu? Przez to, że mi uderzyłaś. O cześć, o cześć. No idę, idę, jestem daleko. Dobra, idziemy. O, lawa, żebym nie wpadł tylko do lawy. Bella, nie rzucaj tym TNT. O nie. Jak ty to rzuciłaś w ogóle? Chciałam postawić
ci uciekło. Co? No naprawdę, dziwne. Dobra, idziemy tutaj. Mamy kolejne TNT, jak ono się nazywa? Splitter, okej, okay, splitter. A to jest jeszcze jedno. Coś takiego i co to robi? Zobaczmy. Uwaga. Splitter. Wow. Summons for baby TNT around. Aha, czyli małe TNT spawni obok siebie, jak je odpalimy. To chyba. Ja uciekam. Dobra, ale fajnie to wygląda. Uwaga, odpalamy. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga. Pokaż. Uwaga. Wow! Fajne to! Ja chcę takie coś. To było epickie, słuchajcie, TNT, widzieliście? Wow. Nice, to fajne, to mi się podobało. To będzie epickie. To będzie epickie, a tutaj? TNT Launcher! No! Wow, jak to działa? Będziemy tam strzelać! Jak niby? Tam o! Ale jak się tym strzela? Ale podpala się? No pewnie. Ej, nie co? Wiem. Ej, nie? Może tu się ładuje coś. TNT Launcher i TNT, dobra. Czy musimy włożyć tutaj TNT? Czy teraz... O! Wow! Z shiftem Bella i włóż tu TNT, masz. Daj. Dobra, masz i patrz. Czekaj. Tutaj z tyłu trzeba stanąć. TNT? O, i teraz strzela. Wow, jakie epickie to jest! Woohoo! Ale fajne! Woohoo! I leci! Daj, można tutaj wszystko zniszczyć! Nie sobie. Super to było, TNT. Ta wyrzutnia super. Dobra, lecimy, szukamy kolejnego TNT gdzieś tutaj, bo nie wiem, gdzie teraz może być kolejne. O, tam mówiłeś, widzę chyba. Jakiś rainbow będzie? No, jakiś rainbow też będzie. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć, bo to jest jakieś TNT. Uwaga! Jest rainbow właśnie! Jakie piękne. Dobra, co robi rainbow TNT? Uwaga, przeczytajmy, zobaczmy, co robi rainbow. Ja chcę go. Tutaj gdzieś było. Spawns a fun rainbow particle and shots colorful particles. Czyli wszystko będzie kolorowe, dobra. Ja chcę go odpalam. Przytulić. Dobra, uciekam. Ej, popatrz, faktycznie. Jaka tęcza! Jaka tęcza epicka. Wow. Chmurki. Wow. I załatwiło mnie, wow. Ale były takie particles były, fajne. Były, ej, nie mamy tego, krzesiwa, ty masz jakieś? Ej, to teraz już nie mam. Dobra. Ja tu wyrzuciłam dwa. Także spoko. Dobra, mam to krzesiwo. Dobra. Książkę mam w sumie też. A, okay, dobra. Dobra. Mamy tutaj kolejny TNT, to jest reverse TNT, dobra, czyli jakby odwrotne. Zobaczmy, co ono robi. Flips its surrounding upside down. Nie wiem. Wsysa pewnie. Coś robi dziwnego, ale fajnie wygląda. Dobra, odsuńmy się. A, w dół poleci. Dobra, wszystko. Uwaga. Wow! Zespełniło jakby bloki z dołu. Ej, bloki z dołu przyniosło na górę. Ej, nieźle. Fajne to jest. Ej, to fajne byłoby do kopania nawet, co nie? No. To byłoby epickie. Dobra, a gdzie jest Fire TNT? Tutaj chyba. Tak. Uwaga. A to co to? Tak, Fire TNT, uwaga, odpalamy. Wow, jakie fajne efekty. O, patrz, to patrz, pali się. Fontanna. Fontanna. Wow, i ogień się robi. Dobra, nice. Tutaj mamy jeszcze właśnie Rocket Launcher. Nie, TNT Launcher, to już robiliśmy. Tak. I tutaj co my tu jeszcze mamy? Uwaga. Bombę mamy. Ła, podpaliłem się! No co ty? Dobra, bombę chciałem, że... Wow, mamy bombę. Dobra, Bella, co chciałem to? Ci ją podać, ale rzuciłem. Nie. Bella, łap bombę. Ej! Dobra, chodź, masz tutaj, patrz. Mam dwie bomby dla ciebie. To można rzucać i zobaczcie, i niszczy tutaj. Rzuć tam ale do przodu. Ale ja to nie mam, Nie, do, nie we mnie. Nie we mnie tam do przodu, bo zaraz zginę. Bella. No fajne to. Dobra, fajna bomba. Blinding bomb, ej, ty to zabrałaś. Tak. To powiedz, co to robi. Czekaj. No blinding. No to pa. Weź rzuć pod siebie. A, i oślepię, a pode ja mnie? Ja nic nie widzę. Rzuć we mnie. Pod ciebie jakby rzuciłam. No rzuć we mnie. Trzymaj, ja ci wyrzuciłam. A, dobra. Teraz ty sobie weź to. Ten. Ja sobie sam muszę wyrzucić. Ja nadal mam efekt, więc dobra, ciężko. Nic nie widzisz. Nic nie widzę. Wow, okej, okay, czyli blinduje nas. Na o, ile? Już. Nie wiem, na jak ja długi już. Czas. Także zaraz. A to nie na długo. Okay, no. Dobra, a teraz ja mam kolejny dynamit shooter, czyli mogę strzelać z łuku jakby dynamitem. To jest epic. Dobra, dawaj. Muszę to zobaczyć. Aha. Popatrz. Wow, strzelam tak jakby TNT z łuku. Ej, no fajne tego to ja jeszcze nie widziałam. Ale to jest fajne. To jest ekstra. To już by było do tego, do zabawy jakiejś takiej, znaczy do bronienia się fajne, ta, na przykład wiesz, przed creeperami. No epickie. Dobra, dynamit super. Shooter było super. I mamy jeszcze exp bomb. Co to znaczy? Aha. Czyli expa będziemy dostawać? Tak. Tak. Expa dostajemy, bomba ale z expem. Ale super, fajnie. Dobra. Fajnie, okej, okay, czyli tutaj wszystko chyba przetestowaliśmy. Jeszcze ostatnia rzecz nam została do przetestowania, więc co idziemy, takiego? Dawaj Bella. Tutaj mam dla nas niespodziankę. Aha. Mamy takie oto roboty? Roboty jakby, w które możemy wsiąść. Idę. I zobaczcie, jak my wyglądamy w tym. Wow. Wow. Cześć, Fito. Siema, Bella. Siema, ej, my trzymamy dynamit jakby widzę w środku. Widzę właśnie. W ręce, dobra.
co możemy robić w ogóle tym? Poczekajcie, ja to zobaczę w książce, bo jest na pewno opisane to. Mhm. Więc uwaga, sprawdzamy. Ej, w ogóle Obsidian Armor, tego nie robiliśmy w ogóle. Structure Placer, tego też nie było. Więc musimy się cofnąć do spawna. Explodes its dynamite upon ignite with a flint steel when outside but takes no damage. Co? A gdzie jest flint ten steel mój? O tu. Ja mam. Czekajcie. Nie. Co, podpalam, ale nic. Ty się palisz! Ła, pali się moja maszyna. Moja maszyna, jak to wciąż? On ma na plecach dynamit, Vito! Ej, wybuch! No i wybuch! Chyba. Tak, bo on miał na plecach, Vito! O, to nieźle. Okej, słuchajcie, spróbujemy kupić tutaj to TNT jakieś. Ogólnie trzeba tutaj wrzucać jakieś rzeczy, zobaczmy. Each stack, dobra, czyli stack muszę mieć cały. To nie mamy tyle rzeczy, nie, słuchajcie. Cały. To możemy kupić, dobra. To wszystko przetestowaliśmy, tylko tych dwóch rzeczy nie mamy. 16 scraps potrzebujemy. Ale słuchajcie, ja to oszukam troszeczkę, żebyśmy tylko zobaczyli... oj, coś tu naklikałem. Tylko żebyśmy zobaczyli, jak to właśnie działa. I zobaczymy po prostu. Dobra, kreatywny. Ja muszę wrzucić tutaj... dobra. To jest ziemia, czy co to jest? Dobra, widzę, że stone'a na pewno. Weźmy stone'a. Dobra. Czy mogę wziąć 16 sztuk? A czemu 16? A dobra, 64. 32! Dobra, wrzucę 64. A jak nie zadziała? Gdzie to jest? O nie, źle wrzuciłem. Dobra, wrzuciłem. No ciekawe, czy nie za dużo. Czy dostaliśmy te scraps? Nie. Ja nie mam nic. Throw blocks into here to receive scrap. No wrzuciłem, nie zadziałało. Czekajcie, może ja muszę być na tym. Na przetrwaniu. Dobra, sprawdźmy teraz. Stoję na czatach. Jest, mam, 32. Dobra, czyli możemy kupić to. No. I możemy... I tego już nie mogę. Dobra, kupiłem... A to ile? 20 potrzeba. Ale kupiłem to i... Aha, jest tutaj, wypadło, dobra. Mamy, okej, czyli jest taki domek. To ho. Structure, dobra, idziemy to, zobaczymy czy to zadziała tutaj, więc odpalimy tutaj. Uwaga. You cannot pay structure near the shop. Dobra, dalej musimy. No, za blisko widzisz? Shopu. Wow! Dzięki! Co tu? Zamek? Wow, postawiliśmy jakiś zamek, epicko. Dobra, więc muszę jeszcze raz wziąć ten... wziąć tego stone'a, bo za mało mieliśmy. Dobra, weźmiemy jeszcze raz. To nasza ochrona. Okej, lecę tam, do shopu. Ha. Dobra, walczy z nim. Fajne, no. Dobra, i teraz tak, przetrwanie. I teraz weźmiemy sobie... wrzucimy to. I kupimy jeszcze ten obsydian. Dobra. Nie wiem co nam to da, ale kupmy to. Pyk. Sklep zamknięty. Dobra, mamy obsydian bomb. Nie, co to jest? Helmet. Helmet. Wow, a mam armor taki, wiesz co, obsydianowy. Oczu ci nie widać, Vito. Wow, nieźle. Dobra, słuchajcie, to były wszystkie TNT nowe, które tutaj testowaliśmy. Mam nadzieję, że wam się podobały. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, że będzie 20 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na vitoshop.pl. My wam dzisiaj dziękujemy za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!